waits for no man and ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a bag. I cześć, witajcie moi kochani widzowie. Dzisiaj Taxi prawdę wam powie. Zresztą jak zwykle. Witam was w kolejnym odcineczku serii Zagrajmy Razem w Shakes and Fidget. I dzisiaj pełny energii, pełny skupienia, walczę o marzenia. Słuchajcie, mam nadzieję, że uda pokonać się jakieś lożki, bo jeśli nie, to po prostu nie wytrzymie. No nie wytrzymie tego, jak się nie uda, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj się uda. Słuchajcie, zdobyłem ostatnio sporo klejnotów i tak dalej, już część powsadzałem i tak dalej, ale jeszcze troszeczkę tego jest, także spokojna wasza rozczochrana. Odświeżymy sobie gabinecik magii na początek. Niestety nie ma tutaj nic, czego bym zapragnął. Skończyła się misja. W ogóle dziękuję wam za te setki łapek pod ostatnimi odcineczkami. Jesteście po prostu kochani, kocham was. Homo czy nie homo, kocham was. Po prostu was kocham, nie? Dziękuję, to jest naprawdę mega wsparcie. Przede wszystkim mega, ale to mega się z tego cieszę. Kochani, dzisiaj o godzinie 12 wystartowała strona Shakes and Fidget, mojego prywatnego serwera. Wystartowała również, wystartowało forum, na które śmiało możecie wchodzić. Wchodzicie sobie na zrtshakes.pl. Tak, słuchajcie, tak, to jest ta strona. Wchodzicie sobie na forum. Oczywiście tutaj będą informacje na temat postępów na serwerze i tak dalej. Wchodzicie na forum i możecie robić tutaj naprawdę wszystko. Wszystko, możecie pisać, zadawać pytania i tak dalej, poznawać nowych ludzi. Możecie na tym wspaniałym forum robić wiele rzeczy. No ale dzisiaj nie o tym, tak czy inaczej zapraszam naprawdę wszystkich. Link macie w opisie. By the way, słuchajcie, witajcie kochani. W kolejnym odcineczku przejdźmy do rzeczy, co ja też gadam. Jestem ósmy, słuchajcie, ósmy na serwerze. Ja pierdzielę, trzeba teraz to wykorzystać jakoś. Może Kantara, nie, Kantara, dobra, zobaczymy czego dojedziemy, spróbujmy. Aj! Nie udało się, ale wciąż jestem ósmy, więc spoko. Otwierzymy sobie raz gabinet magii. Co to tak? Czy mam to kupić? Czy mam to kupić? No dobra, kupię jedno. Jedno wezmę, bo się po prostu przyda, nie? No dobrze. Tutaj mamy zaatakowanego kogoś, dobra. Lecimy na portal gildyjny, ale przede wszystkim przy okazji pozdrawiam swoją calutką gildię. Chłopaki, dziewczęta, jesteśmy najlepsi na tym serwerze. Będziemy najlepsi i tego się trzymajmy, bo po prostu koksimy, nie? Dobra, wąż rozpruwacz. Dojedziemy go szybko, zanim się w ogóle szczaje, że go dojechaliśmy. No jest to zwiadowca, więc bardzo dużo zabiera. Ile mu tam zebrałem? Nawet nie pokazało, bo poniżej 10 milionów. No jest to niestety zwiadowca, będzie z nim ciężko, powiem szczerze, będzie z nim ciężko. Teraz tak, twierdza. Co mamy w twierdzy, słuchajcie? Ostatnio atakowałem, w ogóle, sprawdźcie teraz, ulepszyłem skarbiec na poziom 10, ulepszam w tym momencie gildię łuczników na poziom 9 i coś tam jeszcze ulepszyłem, chyba koszary na 9, czy tam chata drwala, no tak czy inaczej kilka jest kolejnych, słuchajcie. I kwatery robotników na poziom 11, słuchajcie, dzięki temu tutaj w kopalni klejnotów szybciej szuka, no i wszystko nam się szybciej robi, tak? No i to jest zarąbiste. Dobra, dojedźmy jakiegoś ziomeczka. Mam nadzieję, że uda się go dojechać. Nie ma on wcale tak duże wojska, ale ja też nie mam dużego. Znaczy ja mam bardzo dużo, ja mam ogromnego, prawda? Tylko nie o tym teraz mówimy. Udało się, akurat na styk, dobra. No i produkujemy kolejnych sobie, spoko. No, dobra, czyli twierdzę, jakby mamy już za sobą. Oczywiście łuczników nie mogę robić z tego względu, że teraz ulepszam gildię łuczników i niestety jestem narażony na kolejne ataki, no ale to nic. Duży P, poziom 308, słuchajcie, gościu jest magiem, wspaniałym magiem, którego mam zamiar jak najszybciej dojechać, mam tylko nadzieję, że będzie to w miarę krótkim czasie, ale kurczę, dostaję, słuchajcie, takie ciosy krytyczne, że no to jest niesympatyczne. No ale ileś temu zabieram, 28% HP jeszcze ma, więc powoli będę go dojeżdżać. Tutaj moje ziomki mają oczywiście te poziomy, które muszą mieć, także spoko. Ostatnio przyinwestowałem sobie, słuchajcie, w odporności. Wydaje mi się, że to jest super sprawa. Piszę wam tutaj obrona, prawda, odporność. To się przydaje w walce z przeciwnikami lepszymi bądź mniej lepszymi.
No i teraz tak, 13 piętro, Eastaros i wieża. Eastarosa nawet nie dotykamy, wieży raczej też będzie ciężko, ale jest do zrobienia. Mamy jeszcze, tak, ktoś przyszedł teraz, wiadomości. Dobra, zacznijmy może od ciemnej strefy, no i tutaj nie wiem. Spróbujemy trzy razy, słuchajcie, żywiołaka ognia. Czy nam się uda żywiołaczka dzisiaj dojechać? Kurczę, byłbym naprawdę wdzięczny swoim chłopakom, żeby sporo im zebrał. Barbar, już Barbar jest u mnie na propsie, nie? Jeszcze raz zaatakuj. No dobra, 12 milionów kryt, no nie było to zbyt miłe. I 5 milionów, taksi, czy to jest w twoim zasięgu? No może, że gdyby nie kryt za 12 milionów, to może jeszcze by coś z tego było, prawda? No i teraz pewnie Barbar już nie będzie walił takich krytów. No i pewnie sami będą otrzymywali kryty jakieś z dupy masakryczne. No właśnie, i widać to teraz. No niestety, zazwyczaj pierwszy atak jest najlepszy. W pierwszym ataku idzie zawsze najlepiej i podejrzewam, że nie weźmiemy tego prędko. No ale spróbujmy jeszcze raz. Oj, 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 Barbarku, oj, Barbarku. No dobrze, no trochę tam zabrał. Ja bym się ucieszył, żeby taki Maguś zaatakował, załóżmy, trzy razy, nie? Wtedy byłbym naprawdę spełniony, ale on nigdy nie zaatakuje trzy razy, ponieważ no... Ja jestem na strzała na przykład. To też jest chore. W ogóle, czekajcie, kochani, muszę coś sprawdzić, bo jakby... Pytanie, czy... Ciekawy jestem, czy działają te wszystkie rzeczy na, załóżmy, tego, cios krytyczny, tak? Poczekajcie, co tu jeszcze mamy? 10 na zadanie, premia do złota to nie, dodatkowe piwo to się nie przyda, znajdowanie też się nie przyda, procent szans. Jestem ciekaw, czy działa na naszego, słuchajcie, pomocnika właśnie też ta moc. Jestem naprawdę ciekawy. No, a tutaj jakby ma premię do inicjatywy, tak, i 5 punktów obrażeń, no zobaczymy, może to działa, zobaczmy. Dobra, zaatakujmy jeszcze raz, ostatni raz żywiołaka ognia, czy się uda, czy nie, zobaczymy. No szkoda, że nie zaatakował 3 razy, ale przynajmniej Maguś sypie krytami, ale też otrzymuje takie kryty, że to jest masakra. Dobrze, czyli żywiołak ognia nie jest do wzięcia, a być może piekielny obcy, który ma 40 prawie milionów HP, czy Barbar go w ogóle dzisiaj trafi? Oby tak, raz go trafił, pięknie. Są postępy i to duże. No, Maguś tutaj też szybki, dość szybkie bęcki, że atakujmy. Szkoda, że no nie mamy szans, no nie mamy szans, ten atak jest tak zwiększony, że przeciwnika tak ciężko dojechać, że to jest po prostu jakaś masakra, nie? Dobra, tutaj walka zwiadowców, to wiecie jak to bywa. Spróbujmy jeszcze raz. No, Szwana Kunegunda zebrała mu 1 000 000 HP, nie? Także ogólnie fajnie. Dobra, ostatnia próba. Nie ma szans, odpuszczamy. Mówi się trudno. Spróbujemy może potem. Dobra, teraz tak, wieża i 13 piętro. Tutaj nawet nie próbuję, wieżę można spróbować. I może spróbujmy sobie ją, no, spróbujmy dojechać. W ogóle, właśnie, czekajcie, czy ja tutaj czegoś nie mam? 313, a tu jest 314. Włóżmy tutaj na naszej szczwanej jakąś itemkę, dobra. Z miarę cacy. No i atakujemy misia miodokrada. No i czy nam ukradnie miś? Ten miś miodokrad. Mam nadzieję, że nie. 81,5 miliona HP. Wojownik. Wojownik spoko. Jeszcze jako wojownik to przeżyje. Ale że 82 miliony HP to jest dla mnie lekka przesada. No i wydaje mi się, że... To nie będzie łatwe pokonać takiego przeciwnika. No, Barbar go jakoś tam atakuje, nie? No, gryzie go troszeczkę z tym, że Barbuś ma 8000 z siły, a tamten ma 12000 prawie, więc... Jakby tutaj, no... Nie mamy wątpliwości, kto wygra, tak? No i... Dobra, i kryt. Dobrze, dobrze, no całkiem dobrze z tym, że 60 milionów na dwie osoby. Ciężko jest zabrać 30 milionów dla Szczwanej. Dla mnie to jeszcze jakoś tam możliwe, tak? Dla mojej postaci. Z tym, że Szczwana ma 9000 zręczności, a nie 11, tyle co ja.
No ale ogólnie chyba to jest nie do wzięcia. Coś tak czuję. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No teraz Barbar więcej zabrał. No 40, ja zabieram 25. To i tak jest bardzo dużo, no. Nie jestem w stanie zabrać aż tyle temu przeciwnikowi, no bez przesady. Dobra, ostatnia próba i no... Dobra, teraz ostatnia. Nie, no, nie ma opcji. Nie ma opcji, że mu tyle zabiorę, po prostu to jest niemożliwe, to jest nie do wzięcia. Kochani, zakręcimy sobie kołem szczęścia. Miejmy nadzieję, że chociaż tutaj dopisze nam dzisiaj szczęście. No i spróbujmy. Już nadjeżdża Goldzik i bang! I leci. Kręć mały. No nie jest to co prawda grzybek, ale też nie będę narzekał, więc no. Zawsze drewno się przyda. Okej, z lochów zostało nam, słuchajcie, dzisiaj tylko do zrobienia motu z podbijakiem. Miejmy nadzieję, że przeciwnik, którego tutaj mamy, zostanie dojechany, ponieważ dzisiaj chcę zawładnąć światem. Tak, Suś, no postaraj się, ty niemądry człowieku. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. 14 milionów, 20, 18, 11. No i nie, no wciąż, słuchajcie, nie mamy tego punktu takiego zaczepu, że mamy jakieś niepewność. Po prostu przeciwnicy nas na razie po prostu dojeżdżają, normalnie nas dojeżdżają, słuchajcie, bez litości, no mercy, jest tylko dojeżdżanie i nie mam pytań. No dobrze, kochani, ale co w związku z tym? Możemy sobie przy okazji poczytać wiadomości, także lecimy. Pozdrawiamy, słuchajcie, oczywiście wszystkich. Dziękuję jeszcze raz za te łapki. Jeśli podobał wam się filmik, nie zapomnijcie zostawić jeszcze jednej. Pozdrawiam i lecimy. Jestem SadZero. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy perka.pl. Lecimy dalej. Mam pytanie, czy tak masz, że wyświetlały ci się te misje, jak ja miałem... No, czasami różnie bywa. Pozdrawiam. Taxi, w CSGO masz skakanie na spacji czy na scrollu? Na spacji. Pozdrawiam cię. Nagraj odcinek z SF Game jeszcze w czwartek, please. No, please. Cześć, jestem Kasper, jestem twoim fanem. Pozdrawiamy. Oczywiście popity, słuchajcie, dzisiaj kurczę też nie mam. Kurczę, albo zaraz sobie naleję. Dobra, naleję sobie popity. Zrobię to dla was, bo po prostu, no, kubeczek... Oczywiście musi być. Naleję sobie wody. Pozwólcie. O, dobra. Dzisiaj nie herbatka, a woda. Wiem, szkoda. Wiem. No ale cóż. Popitka za ciebie, brachu. Siemanko. No i lecimy dalej. Czekajcie, przestawię sobie ten kubek tutaj, żeby nie wylać. Jesteś pro, twoje odcinki zarąbiste. Dzięki, brachu. Dzięki. Miło to słyszeć. Kiedy jakiś nowy kawałek? Już wkrótce, powiem szczerze. Poczekajcie sekundkę, któż to? Tak, słucham. O 14.50, będę na 16.30. No. O godzinie 14.10, jakoś tak. No, okej, okay. Dobra, to pa. Okej, dobra, kontynuujmy. Kiedy jakiś nowy kawałek? Już wkrótce. Czy może być seria z FIFA 16? Nie będzie takiej serii. Pozdrawiam. Pozdrów popita za ciebie, Kubuś. Się robi. Zdróweczko. Pozdrów na odcinku. PS, jesteś najlepszy, mistrzu. Dziękuję, Trelson. Lecimy dalej. Czekoladowa popita za mnie, tu pan czekolada. Może kojarzysz, zdróweczko. I lecimy dalej. No i taksi, pozdrawienia dla ciebie i pozdrów mnie na odcinku, oczywiście pozdrawiam cię. Chcesz Woja 150? Nie chcę, przyjacielu, nie chcę. Jestem twoim fanem, pozdro Al, pozdrawiamy ciebie również. Siema taksi, przeczytaj do końca, pozdrów Mr. Panda, Mr. Poja, pozdrawiam was wszystkich i całą gildię Psychozę, wszystkich. Popitka za was. Dobra, już pozdrawiałem. Pozdrawiam dla ciebie i życzę top 1, dziękuję. Rozpuszczony Bachor, no... Stare. Kiedy serwer wychodzi? Serwer wychodzi 5 marca, kochani. Wszystkie informacje macie na stronie, także spokojnie zajrzyjcie i będziecie mieli wszystko czarno na białym. Pozdrów na odcinku, Andrzej Dupa. Pozdrawiam cię. Nick jest wspaniały.
Pozdrów mnie, Michał, oraz Gildię Psychoza z Królem Bananowatym i Bałwanem. Pozdrawiam. Pozdrów na odcinku, Skanen. Pozdrawiam, oczywiście soczystka popitka za ciebie. Elo Mordo, pozdro dla ciebie i twojej gildii. Pozdrów mnie na odcinku, Miszczu, razem z Popitą. Pozdrówka z Popitko. Lekka Popita musi być, pozdrawiam. Taksi, pozdrów na odcinku i lekką Popitą. No kurczę, ale mnie męczycie. Lekka Popita musi być, zdrówko. Pozdrowisz i gz 30k subów, dziękuję, staram się jak mogę, pozdrawiam. Mroku 100, siema taksi, witaj. Elo, pozdrowisz Lotar 13, oczywiście pozdrawiam cię. Pozdrawisz Bartka Kowalskiego i Popita za mnie, oczywiście pozdrawiam i Popita za ciebie. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy odcineczek. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejne odcineczki. Kolejne odcineczki, słuchajcie, macie w opisie link, kiedy będą, harmonogram i tak dalej, także nie denerwujcie się, już wkrótce pokonamy tych łotrów w lochach. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, życzę zdrówka, siema Derko i zostawcie łapkę. Siema!